Cześć. Przychodzę z czymś, czego bardzo dawno nie było. Słowo mnie widać, chciałam się tylko przywitać. Ja zaraz obrócę tą kamerę i będzie widać lepiej. Ale chciałabym tylko powiedzieć, że przychodzę z cholem lumpeksowym, chciałam powiedzieć, z cholem spożywczym. I wiem, że dawno nie było. I to nie jest oczywiście tak, że przez cały ten czas nie chodziłam na zakupy, ale chodziłam bardzo marnie, mało i rzadko. I kupowałam tylko kilka rzeczy i jakby nie opłacało się trochę robić hola, bo nie miałam kompletnie na to czasu. No i teraz w sumie też nie mam, jest piątek. Piąteczek, jest przed 10:00, ja wróciłam właśnie do domu, zrobię szybko ten filmik, zjem kanapkę i jeszcze pójdę do paczkomatu po paczkę z Avonu, bo jest wielka i chcę ją odebrać jutro rano, nagrać jej otwarcie, także ja jestem po całym dniu pracy, także wyglądam jak wyglądam, obracam kamerę i wam pokażę, co tam kupiłam. To są zakupy z Kauflanda, wydałam dużo pieniędzy, 180 zł, nic, tylko się wsiąść i płakać nad rzeką. Dobra, powracam, pokazuję. Dobra, pierwsza rzecz, której tutaj nie będę kładła, wam tylko pokażę. Wzięłam ręcznik papierowy, bo był na mojej liście, a akurat w Kauflandzie był z kartą Kauflanda na promocję i normalnie kosztował chyba 11 zł, a ja za niego dałam połowę mniej, czyli 6 zł. Jakoś tak, coś w tym stylu. Na pewno nie więcej niż 6 zł dałam za ten papier, także się bardzo opłacało, a akurat i tak mi się kończy. Tutaj jest tak, worek pomarańczy. Też był niedrogi, niecałe 3 zł kosztował. I my ostatnio, to znaczy ostatnio, w sumie Piotrek robi smoothie z tych pomarańczy, ale na zasadzie takiej, że nic do nich więcej nie dodaje, w sensie dla mnie, bo on sobie tam dodaje jakieś truskawkę i marchewkę, a ja po prostu z tą, znaczy nie z tą skórką grubą, ale po prostu z tym, z tą, wiecie, z tą białą skórką, on mi to miksuje i to jest takie po prostu odżywcze, dużo błonnika, boże, odżywcze, dużo ma błonnika, a jest bardzo smaczne, ja uwielbiam sok z pomarańczy, także żebym powiedział, nie pij tego syfu soku jakiegoś ze sklepu, tylko po prostu sobie z blendu i no i faktycznie. Tutaj mam tuńczyka w wodzie, bo ostatnio wzięłam w oleju i powiem wam, że zrobiłam sobie makaron z tuńczykiem do pracy i zjadłam ten makaron z tuńczykiem o godzinie chyba 13, 14, coś takiego i do 21 nie mogłam już nic zjeść, brzuch mnie bolał, za tłuste to było po prostu dla mnie, także już oleju nie będę brała. Tutaj są owoce mrożone i mam zamiar z nich zrobić deser. Jeżeli by mi się go udało zrobić, to wam pokażę. Bo ogólnie to wiecie co, wracam do takiego, znaczy chcę wrócić i staram się i nawet mi to ostatnio wychodzi, do takiego troszeczkę bardziej przemyślanego odżywiania. Tutaj mam pastę z soczewicą i oliwkami. Nigdy tego nie jadłam. Kosztowało 2 zł i ileś tam groszy. Po prostu mnie zaciekawiło, miałam ochotę, więc sobie wzięłam. Patrzyłam na składy, nie są najgorsze, także tutaj mamy szpinak siekany. Fajny, bo był taki malutki i też kosztował niecałe 5 zł, także, także spoko. To nie dużo jak na szpinak z Frosty, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja nie mogłam się szybko to pochować, bo ja już tak trochę z tym chodzę. Tutaj mamy zupę wiosenną, 9-składnikową. Ja mam jeszcze 3 ziemniaczki, więc sobie zrobię po prostu taką lekką zupę. Włożę do niej może jakąś kaszę albo coś, albo makaron po prostu. Tutaj mam kurczaka i on jest w siateczce, ja go wyciągnę, dlatego że dziura mi się zrobiła. Zanim doszłam do kasy i poprosiłam panią tam o reklamówkę, żeby wiecie, potem nie miała wszystkiego w kurczaku, żeby mi tam gdzieś wyleciał. Także... A kurczak jest, ja w ogóle bardzo, bardzo rzadko kupuję mięso. Natomiast mam kilka zapisanych przepisów i tam jest m.in. przepis na takie stripsy z kurczaka, tak to się chyba mówi, w płatkach kukurydzianych. Ja nienawidzę smażyć mięsa, zobaczymy jak mi to wyjdzie, dlatego kupiłam taką raczej malutką porcję tego kurczaka, tak tylko żeby zobaczyć. I słuchajcie, tutaj wzięłam pesto i to też jest do jakiegoś przepisu na śniadanie, jakieś takie kanapki z pesto i z jajkiem zapiekane czy coś takiego. Natomiast powiem wam, że ogólnie pesto jest drogie. To kosztowało 8 zł i coś, pewnie pod 9. Natomiast patrzyłam też na pesto Barilli i ono było dużo droższe, bo kosztowało prawie 15 zł, a skład był też na oleju, bo w prawdziwym pesto, z tego co mi wiadomo, to powinna być oliwa, ale we wszystkich składach, jakie przeglądnęłam w tym Kauflandzie, był olej słonecznikowy, więc stwierdziłam, dobra, no to nie będę przepłacać, skoro to tylko nazwa, to wezmę taki, poza tym jakiś taki nawet ładniejszy się wydaje. Może, a reszta jest spoko. Jest tutaj nawet ten twardy ser, bo tam jeszcze jakieś brałam takie kauflandowe, no to tam było w ogóle ser miękki, a nie twardy, także dziwne.
jak na pesto. I tutaj mam z kolei też ser do jakiegoś przepisu, taki wiecie, na wagę. I to jest królewski ser. Tutaj mam ser z kolei twardy. Ja go rzadko kupuję, bo ja go tak nie zużywam, tak wiecie, w 5 minut. No jest to droższy ser, ale tak jak mówię, on długo leży u mnie w lodówce i nic mu się nie dzieje. Tutaj jest też droga rzecz niespożywcza, więc ją odłożę z boku. To jest, uważam, najlepszy spray do kamienia, jaki w ogóle istnieje. On, słuchajcie, kosztuje niestety 20 zł, ale uważam, że żaden inny nie jest tak dobry. I ja go kupuję po prostu, jak mi się skończy, to go kupuję i tak dalej. Lubię też zwykłe mleczko z Tifa, ale jak chcę coś szybko zrobić, czy tam baterię umyć szybko, to sobie tym spcikam tak naprawdę, spłukam wodą i to wystarczy, więc nie trzeba nic tam szorować. Więc to jest super. No to po drodze. Niestety. Tutaj mam do przepisu obiadowego kaszę, to znaczy będzie po prostu właśnie ten kurczak, to jest stripsy z kurczaka i do tego będzie sałatka z komosą ryżową i burakiem i batatem pieczonym i roszponką, także to jest do tego. Tutaj mamy co? Aha, to są, słuchajcie, tabletki Corega. One są do protez, generalnie do czyszczenia protez. Natomiast ja nie mam protezy, ale używam ich do retencji mojej, bo nosiłam aparat ortodontyczny i do tej pory noszę retencję. W sumie już nie muszę, ale jednak noszę na wszelki wypadek, żeby mi się te zęby nie pokrzywiły. No i ta retencja też wymaga czyszczenia. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałam w gabinecie stomatologicznym i ludzie przynosili na kontrolę takie retainery, wiecie, dobra, przy jedzeniu może nie będę o tym mówić, ale takie aparaty retencyjne, czy aparaty na przykład dla dzieci takie wyciągane, one też wymagają mycia. Trzeba o tym wiedzieć. I te tabletki właśnie super to robią. Wrzuca się tą retencję z tą tabletką i ona się po prostu sama czyści. Tutaj kupiłam coś do zmywarki. Pierwszy raz, odkąd mam zmywarkę. Właśnie u Piotrka to jest w użyciu i to jest spoko. To kosztowało chyba 13 czy 14 zł. A ostatnio coś tak nie bardzo... Nawet nie śmierdzi mi ze zmywarki, natomiast nie suszy się za bardzo. Coś jest nie tak z nią i nie suszy mi za bardzo naczyń. Niezależnie na jakim programie, to niestety one potem są mokre nadal. To sobie tutaj odłożę też z boczku. Tutaj mam chleb fitness. Oczywiście tak jak zwykle w folice. Ja sobie później dzielę pół na pół, trochę mrożę, trochę zostawiam i tak mi się najlepiej przechowuje. Tutaj, słuchajcie, wziąłam budynie. One nie były też na mojej liście, ale były jakieś takie limitowane smaki, więc stwierdziłam, dobra, wezmę. Tu jest orzech laskowy i cappuccino. One były tam, ten był chyba po złoty 80, ten złoty 50, coś w tym stylu. Piotrek lubi budynie, to może jak kiedyś przyjdzie, to zrobimy jakiś deserek z tym budyniem. Tutaj do sałatki jest batat i jest burak. Zwykle jak jest, robię jakąś sałatkę z burakiem, to już biorę te ugotowane, ale stwierdziłam, a dobra, wezmę takiego. I tak będę piekła batata, to upiekę też buraka, chociaż wiadomo, burak się dłużej piecze, dużo dłużej niż batat. Tutaj z głodu wzięłam śledzika na raz w sosie koperkowym. No zaraz go zjem po prostu. Nie będzie czekał, bo jestem bardzo głodna. Co ja dzisiaj jadłam? Jadłam chili con carne, które tam Piotrek zrobił wczoraj i pączka jednego zjadłam. Wczoraj był tłusty czwartek, a wczoraj nie jadłam. O nie! Wczoraj nie jadłam pączka, więc dzisiaj sobie zjadłam. I to był błąd, bo potem mnie bolał brzuch jak cholera. Pomidor, tylko że niestety nieuważnie go wsadziłam chyba na dno, albo... Nie, ja go włożyłam na górę. On musiał gdzieś tam zlecieć i się przeciął. A wiecie, pomidory nie tania sprawa, zwłaszcza malinowe. No niestety. Tak to jest. Awokado, tylko że całkiem twarde, jeszcze będzie musiało sporo poczekać, aż dojrzeje. Natomiast te były tańsze, bo były po niecałe 6 zł, a tamte dojrzałe były po 10 chyba. Poza tym były naprawdę tak miękkie, że wydaje mi się, że aż za bardzo. Chyba nic z nich dobrego nie było. I tutaj jest, miała być właśnie roszponka, ale to było tańsze, więc wzięłam już taki umyty miks sałat, młodych liści, ale tutaj chyba też jest roszponka. Tak, jest roszponka, bo twinka i rukola, także nawet lepiej. Bo ja to tak robię, że potem nie będzie widać. Tak to dałam, że nie będzie widać, co tutaj jest. Będzie widać tej kwoty. Tutaj mam, słuchajcie, pomidorki rzymskie. No niestety głupia jestem i gapa i
planowałam te zakupy, choć wczoraj wyszłam z domu i nie było mnie na noc i dzisiaj wróciłam dopiero po pracy, więc jakieś tam usprawiedliwienie mam. Natomiast planowałam zakupy dzisiaj po pracy i mogłam wziąć woreczki wielorazowe, ale zapomniałam. Bo mam takie i no, zapomniałam. I jeszcze, słuchajcie, woda. Ale woda nie byle jaka, bo woda Jan. Ona trochę śmierdzi, nie każdy ją lubi. Ja lubię takie wody, które czuję, że są wodą, a nie, że są wodą z kranu, tylko wodą ze Zdroju. I jeszcze jedna rzecz taka niespożywcza, to są woreczki z suwakiem. Kupuję raz za czas, tak szczerze, to raz na pół roku i mi się to przydaje. Wielokrotnie mi się przydało właśnie też, tak jak tutaj jest napisane, wymiary zgodne z wytycznymi linii lotniczych. Też kiedyś miałam taką sytuację, że mi się przydały na ostatni moment. Także to i w kuchni, i tak ogólnie w życiu się przydaje i jest spoko i nie było drogie. To jest firmy Stella chyba? Nie, Anna Zaradna i to naprawdę nie było drogie. Gdzieś ten paragon posiałam. I jeszcze, słuchajcie, miałam wziąć jabłka normalne, ale już miałam taki ciężki ten koszyk i znalazłam coś takiego. Mus jabłkowy bez dodatku cukru. Tutaj jest 99% przecinek 9% po prostu jabłek. Także skład jest, no, jabłka. I też nie było to drogie, bo chyba 3 zł kosztowało, więc stwierdziłam, dobra, wezmę sobie taki mus jakbym do owsianek albo do kaszy, bo ja czasami tą kaszę manną nieszczęsną, która mnie uczula, zjadam, ale też na przykład jakieś płatki jaglane czy coś, to sobie dodam tego musu zamiast po prostu trzeć jabłko, bo ja zawsze do tych rzeczy sobie właśnie jabłko trę. I co? I pusty koszyk mój jest, czyli torba moja wielorazowa, czyli tak to wygląda. Tutaj jest 180 zł mojej mili. Nie wiem, czy to widzę, ale w sumie dużo pokazałam produktów. Jest tutaj trochę jedzenia. To nie jest tak, że ja to zjem w weekend, ja to będę jeść cały tydzień. Ja się znam i tak będzie. No i jeszcze tutaj jest, wiecie co, nie chcę wam tu pokazywać, bo ja w ogóle ja tak nigdy nie robię, ale wczoraj wyszłam, bo się śpieszyłam i zostawiłam kubek i deskę w zlewie. Także no, pokazuję wam też no po prostu moje fejle. A śpieszyłam się, słuchajcie, dlatego, że zapisałam się na balet i miałam balet po pracy, więc musiałam pójść na tam daną godzinę do pracy, żeby się wyrobić i tak się trochę nie wyrobiłam, ale poszłam na ten balet i super było i będę chodzić i bardzo mi się podoba i już próbuję trzymać prostą sylwetkę. Dużo po prostu ostatnio wdrożyłam takich zmian ruchowych do mojego życia, bo no zastałam się mocno i przestałam się tak dobrze odżywiać jak kiedyś i bardzo mi tego brakuje i czuję po prostu, że mój organizm potrzebuje wrócić na dobre tory, także robię to. I może jak będę miała czas, to wam coś o tym więcej powiem, albo pokażę coś więcej, może jakieś przepisy. W ogóle ten przepis z tymi owocami mrożonymi, tam powinny być chia, ale ja nie znalazłam w Kauflandzie w ogóle chia, a skończyły mi się w domu, bo miałam. I zrobię to z siemieniem lnianym i myślę, że też wyjdzie, bo to też może zagęścić. I to się po prostu blenduje, troszeczkę chyba mrozi z tymi ziarnami chia, a ja zrobię z siemieniem lnianym. I później się robi takie jakby talarki i to się w czekoladzie oblewa. Jeżeli będę robić, to wam pokażę. I drugi przepis jest taki, że się robi ser twaróg z chyba miodem i wiórkami kokosowymi. I też się robi z tego takie jakby batony twarogowe i to też się oblewa gorzką czekoladą i to też będzie taka zdrowa przekąska, także będę dawała znać, jeżeli mi się uda oczywiście, bo ten weekend też się intensywnie zapowiada. Mam jutro spotkanie z przyjaciółkami z byłej pracy, a w niedzielę obiad urodzinowy mojego przyjaciela, także no taki weekend no, troszkę poza domem, ale też troszkę w domu będę, także dobra, no to papa, do zobaczenia w filmiku pewnie z Avonu, z otwarciem paczki z Avonu, dużej paczki z Avonu.